Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części historii w grze This War of Mine. Może być ciężko zgromadzić odpowiedni opał dla Tita i to jest jedno z trudniejszych zadań, jakie stoi dzisiaj przed nami. Ruben jest bardzo blady i przez cały czas kaszle, wygląda na ciężko chorego. Nie tylko wygląda, ale też i niestety taki jest. Może tak, najpierw pójdziemy z nim pogadać. A przy okazji zobaczymy, co się w bio kryje. Poszłam do sąsiada, Tita, żeby zapytać, czy nie ma jakichś zapasów na zbyciu. Okazało się jednak, że jest mu jeszcze ciężej niż mnie. Cierpi głód, a w jego małym domku panuje przenikliwe zimno. Poprosił mnie o opał, ale sama nie mam go wystarczająco dużo. Chyba, że zacznę palić starymi elementami kolekcji. Oj, Tito, Tito, i na co nam to było? Jak się dziś czujesz? Boli mnie rana, bardzo. Kiedy wymykałem się z synagogi, jeden z żołnierzy mnie zobaczył i zaczął strzelać. Mam nadzieję, że wkrótce wydobrzyjesz. Jak się tu znalazłeś? Próbowałem najpierw dotrzeć do naszego instytutu, ale wojsko już tam było. Zabijali mój lud, niszczyli nasze dziedzictwo. Uciekłem, biegłem przez śnieżycę, krwawiąc i marznąc. Wędrowałem przez las. Zgubiłeś się? Nie miałem pojęcia, gdzie jestem, ale wiedziałem, że śmierć jest blisko. A później obudziłem się w tym łóżku, a ty się mną opiekowałaś. Dziękuję ci. Chociaż tyle mogę dla ciebie zrobić. Odpocznij teraz, Rubenie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że powinniśmy teraz zjeść pełnoprawny posiłek przygotowany na naszym piecyku. Ale nie za bardzo sobie możemy na to pozwolić, ponieważ opał, jakim dysponujemy, starczy zaledwie dla sąsiada, no i może trochę też i u nas, żeby podnieść temperaturę nieco wyżej niż 0 stopni, tak? Żeby to był ten ciepły kolor, to na czym nam tak zależy, więc przygotujmy tego opału, zobaczmy, ile możemy mieć. No na handlarze dzisiaj niestety nie liczę, bo był wczoraj. Maksymalnie 8 sztuk. Zróbmy to, zróbmy. Trochę szkoda tych drobiazgów. 32 drobiazgi. No, można by było życie ułożyć, albo chociaż jakiś warsztat zbudować. Ktoś idzie. Moment. Moment, chociaż nie wiem, czy moglibyśmy zrezygnować. Mamy tu niby X, więc może jeszcze uda się uratować to, jeżeli by przyniosła nam opał. Dobrze cię widzieć. Możemy porozmawiać. Cześć, Anio. Wszystko w porządku? Dobrze cię znowu widzieć, żyjemy, ale moja kolekcja uległa uszkodzeniu w czasie bombardowania. O nie, wszystko straciłaś? Tylko część, ale nie wiem, czy reszta będzie tu bezpieczna. Posłuchaj, przenieś się do mnie, do muzeum. Będziesz tam bezpieczniejszy i pomożesz mi uratować eksponaty. Ale to mój dom. I co z człowiekiem, którym się zajmuję? Jeszcze nie doszedł do siebie. Może nie przetrwać wyprawy. Przyniosłam leki i jedzenie dla niego. Będę na ciebie czekać w muzeum. Przyjdź, kiedy uznasz, że jesteś gotowa. Milena przyniosła nam trochę lekarstw i zaoferowała miejsce u siebie w muzeum, ale taka podróż jest teraz ryzykowna. Możemy się tam udać, jak tylko mój towarzysz poczuje się lepiej. Dzięki prezentowi od Mileny będzie to o wiele łatwiejsze. Tak, dziękuję, zastanowię się. Tylko pamiętaj, dzieła sztuki, które trzymasz w szopie, mogą być cenniejsze niż życie. Nasze dziedzictwo jest bezcenne. Nigdy o tym nie zapominaj. O proszę. I to w takiej sytuacji, gdzie nachodziła nas wątpliwość. Co zrobić? Co z tym wszystkim zrobić? Tak? Czy spalić coś z naszej kolekcji? No, chyba Milena dała nam do zrozumienia, że nie bardzo. Ale mamy posiłek dla naszego kolegi. Mamy przede wszystkim te silne leki. Więc jeżeli dobrze zapanujemy też nad pogodą czy nad temperaturą, bo nad pogodą to my wiele tutaj pracować nie możemy, to jest szansa, że w przeciągu 2 dni dojdzie do siebie, do całkiem fajnego stanu, bierze leki, dochodzi do siebie. No to jest idealne. Teraz jeszcze ten głód mu zabrać. W takim razie i my moglibyśmy sobie pozwolić może na jakieś warzywka, mięsko, żeby czasem się też nie rozchorować. Kolega, rozumiem, nie jest głodny. Co by to zjeść? Jeszcze to przemyślę, tylko przygotujmy ten opał w międzyczasie. Niestety tego chyba nie dostaliśmy od naszej koleżanki. Nie, nie. Nic z tych rzeczy.
Mięsko, warzywa. Mięsko jest o tyle fajne, że można z niego zrobić osobny posiłek. Nie wiem też, czy przed nami jest ta przeprowadzka do muzeum, bo jeżeli tak, no to znów fajnie by było zjeść jedną rzecz, żeby drugą wziąć na przykład na cały slot, o ile możemy zabrać te wszystkie rzeczy ze sobą. Jak to będzie w ogóle działało, wyglądało? Może będziemy mogli nocami przychodzić tu do domu i to ściągać. Więc wtedy też warto by było sobie to zostawić na cały slot. 4 warzywa, 2 mięska. Znowu warzywa, mamy ogródek, łatwo je zrobić. Mięsko nie tak prędko. Dobra, zjemy jedno to. No, ciężko przewidzieć, co tam będzie dalej się działo. A jednocześnie nie chciałbym, żeby nasza Ania chodziła tu głodna. Nadal głodna. Wolałabym, żeby było ugotowane. Mięsko też? Czy niekoniecznie? Dobra. Niezbyt pożywne, ale zawsze to jedzenie. No i jako oszczędność na wodzie i opale. Tak sobie myślę, może nam się bardziej opłaca jeść to w ten sposób, skoro mamy problem z ogniem. Bo poświęciliśmy, tam załóżmy, no nie, trochę dużo poświęciliśmy. A właśnie, żeby dla Tito zostało. Czyli możemy dorzucić już tylko jedną sztachetkę i położyć się spać. Chyba wszystko, co szło tu zrobić. Nie wiem, czy otwar... A, już widzę. Ale to najwyżej kolejnego dnia, bo tu możemy też tę kolekcję chyba schować jego. To otwarte drzwi. No nie wiem, czy ma jakikolwiek wpływ na to, jak jest ciepło w domu. Chyba nie. Tak mi się wydaje. Męczy trochę ta sytuacja, więc poczekam, aż nasza koleżanka się wyśpi, ale nie ma wpływu. Więc możemy tak naprawdę kończyć ten dzień już teraz. Na szczęście plus 1 stopień, więc nie jest tak źle. My nie mamy wielkiego wyboru, musimy iść do Tito, dać mu opał. Doszedł nam instytut. Sąsiad Tito opowiadał mi o ludziach, którzy się tutaj zebrali. Pomagali sobie nawzajem i całej społeczności, dzieląc się żywnością, lekami i innymi zapasami z potrzebującymi. Mamy też muzeum. A, opuszczasz dom, rozumiem. Milena zaoferowała nam schronienie w muzeum. Możemy się tam przenieść z częścią rzeczy i pomóc jej ocalić nasze dziedzictwo. Ale ponieważ Ruben nie doszedł jeszcze do siebie, przeprowadzka jest ryzykowna. Czyli rozumiem, jak on będzie już tam lekko chory, a może chory. Właśnie to jest dobre też, że jak bierze leki, to niska temperatura w domu nie powinna mu tak zaszkodzić, więc ważne, żeby było chociaż ten jeden stopień powyżej zera i leki go tam postawią na nogi. A my idziemy do sąsiada i przede wszystkim, żeby teraz nie zapomnieć, zabrać ze sobą prezent dla niego. No boli, bo z tej nocy tak naprawdę będziemy w plecy i nic nie wyciągniemy z samej podróży. No chyba, że sąsiad nam coś zaoferuje. W sumie jakby się spóźnić albo nie przynieść tego opału, no to wtedy już nie byłaby kradzież w tym miejscu. O Ania, powiedz, że przyniosłeś coś na opał. Muszę zdobyć opał. Tak. Dziękuję, ratujesz mi życie. Wiem, że niełatwo było zdobyć opał i go tu przynieść. Proszę, weź coś z mojego biurka. Wiem, że to niewiele, ale tylko tyle mi zostało. Nie robię tego dla nagrody, tylko żeby ci pomóc. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej. O sąsiedzie, a podobno był głodny też. Nie wiem, czy nie powinniśmy mu czegoś przynieść. Ale jak rozumiem, możemy zabrać ze sobą jego kolekcję winyli. Zadowolona. To jest najważniejsze. Odpalasz piecyku, to może i my posiedzimy. O, jeszcze chcę pogadać. Sąsiedzie? Nadal jest zimno, ale czuję się już lepiej. Dziękuję, Ania. Cieszę się, że jest ci lepiej. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Opał, który od ciebie dostałem, powinien wystarczyć na kilka dni, ale żeby dojść do siebie, potrzebuję jedzenia. Dobrze, Tito. Zobaczę, co da się zrobić. Od tak dawna nie miałem nic w ustach. Proszę, daj mi coś do jedzenia. Bez jedzenia nie przeżyję. Oj, Tito. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zabrali to już teraz. A tak niestety czeka nas kolejna wyprawa. No mógł powiedzieć, przynieślibyśmy mu jednej nocy i mięso, i opał, i by było idealnie, a tak będziemy trochę w plecy. Trochę. Nie tak trochę. Całą noc. Całą noc. I nic więcej nie jesteśmy w stanie tu zrobić. No dobra. Wychodzimy. Zobaczymy, co z tego będzie.
trochę szkoda, ale przy pierwszym podejściu nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Co za okropne czasy, wszyscy ciągle są głodni i zmarznięci. Ruben czuje się znacznie lepiej, musimy tylko mieć na niego oko. I to jest najważniejsze. Ania zadowolona. O, handlarz już do nas dzisiaj idzie. Chory, głodny, chory, dobra. Może będzie miał opał, przede wszystkim opał. No cześć, kolego. Trochę się minęliśmy w drzwiach, pogadajmy najpierw. Jak wygląda sytuacja na mieście? Jest chyba trudniej niż kiedykolwiek dotąd. Sroga zima doprowadza ludzi do ostateczności. Ataki wojska są coraz częstsze i brutalniejsze. Masz na myśli bombardowania? Nie tylko. Żołnierze zaczęli teraz wchodzić do miasta. Przeprowadzają najazdy, żeby je oczyścić. Ich celem są kościoły i inne ważne obiekty. Zeszłej nocy padł ratusz. Zostały po nim tylko zgliszcza. Potworność. I jak długo nasz lud jeszcze to wytrzyma? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jest naprawdę źle. Ludzie umierają z zimna i z głodu. Wkrótce nie będę mieć żadnych towarów, ani żadnych klientów. Ale dopóki te towary są... O, dwie sztuki tylko. Za wiele to my tu do wzięcia nie mamy od niego, ale trzeba by było też zainteresować się papierosami, ponieważ no, nasz kolega dochodzi do siebie. Więc szybko znów przemyślę, co by można było to za te kosztowności. A może co innego? Przehandlować. No dobrze, mamy przed sobą dość ciekawą transakcję. Wiele osób mogłoby się zastanawiać, dlaczego tak jakoś to wszystko nierówno, ale przyznam, chciałem wyrównać te liczby do takich wartości, żeby to pięknie wchodziło w nasze sloty. Dlatego pojawia się ta jedna część mechaniczna, będziemy wtedy mieli 16, zajmie to nam 4 sloty. Jakby się okazało, że kiedyś będziemy mieli możliwość tutaj wrócić do domu i to zabrać, to żeby zapełniać kieszenie maksymalnie, bo nie lubię, jak tak na przykład są tylko 2 sloty z 4 wykorzystane i tak dalej, więc wygląda to dość dziwnie, ale mam nadzieję, że jest ok. Zabrałem też jedzenie, mimo że nam jego nie brakuje, to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało później. Jak chcesz, to postój. Tylko drzwi nie otwieraj, tak? Bo możesz przeciąg zrobić. Dobra, nasz kolega musi otrzymać znów... Mógłby już tak widać te... A może lepiej mu dać te ziołowe leki? Muszę to przemyśleć. To tak, piecyk. Wrzućmy te dwie sztachetki tutaj. Mógłby już dostać ziołowe leki. One też go będą powoli stawiały na nogi. Silne wiadomo, że przyspieszą, ale są dużo więcej warte. Znowu jakbyśmy go wyleczyli na silnych. Prześpimy się z tym problemem. Chory. No dobrze, przemyślałem sprawę, damy mu silne leki, ponieważ te słabe są fajną walutą u handlarza. A druga sprawa, dzisiaj w nocy pewnie będziemy mieli w domu na minusie, więc silne leki powinny nas uchronić przed... O właśnie, już idzie do zera, a to dopiero druga. Silne leki powinny nas uchronić przed negatywnymi skutkami ujemnej temperatury, więc to jest chyba najlepszy wybór. Możemy też pogadać. Lepiej się czujesz, Rubenie? Tak myślę, ale jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Samotność nie jest mi obca, ale miło dla odmiany mieć jakieś towarzystwo. Byłaś tu sama? Nawet przed wojną? Moi rodzice zmarli, kiedy byłam dzieckiem. Wychował mnie dziadek, ale odszedł tuż przed wojną. Przykro mi to słyszeć. Przynajmniej nie widział, jak wszystko się wali. Był bardzo wrażliwym człowiekiem, o duszę artystę. Był artystą? Miejscowym. Rzeźbił i malował. Głównie tradycyjne motywy. Pozostawił mi wspaniałą kolekcję. Wiąże się z nią wiele wspomnień. Mam nadzieję, że pokażesz mi te dzieła, kiedy dojdę do siebie. Oczywiście. W takim razie lepiej trochę odpocznij. A my zobaczmy, co tutaj leży i czy byśmy nie mogli tego, o właśnie, jakoś przechować. Bardzo ważne przyrządy liturgiczne. Przyrządy liturgiczne przyniesione przez Rubena. Szal modlitewny, ozdobne świece i fragmenty pisma. Ruben wiele ryzykował, aby je ocalić. Te przedmioty muszą być dla niego ważne. Włóż do pudła i zabezpiecz. I dużo więcej tej nocy nie zrobimy. Niestety za bardzo nie ma opcji, żeby posadzić nowe warzywa, bo potrzebowalibyśmy wody. A drugie co, chyba nie byłoby to warte czekania w momencie, gdy chcielibyśmy się przeprowadzić do muzeum. Z tego co rozumiem, będzie taka możliwość. Bierze leki. No szkoda, że jest głodny.
Możliwe, że jedno warzywko, ale też niekoniecznie uzupełniłoby u niego ten stan, czy poprawiło, ale to jakoś chyba sobie poradzimy. Bądźmy dobrej myśli. No teraz najgorsza noc do przetrwania. Do jutra, może kolega już będzie zdrowy. O, handlarz sobie poszedł. I wtedy bylibyśmy w stanie pójść dalej. Najważniejsze, że no właśnie, nasza Ania jest zadowolona. Co mogliśmy dzisiaj zrobić, to zrobiliśmy. Nie mamy specjalnie nic, żeby na przykład, nie wiem, jakieś sobie radyjko postawić, inne tego typu rzeczy. Koniec dnia, ale na szczęście jeszcze zero, chociaż niebieskie. Dom sąsiada. Ech. No chodźmy. Weźmy tak, weźmy już zawczasu. Cokolwiek by mogło mu się tu przydać, tak? I chyba wszystko. No, wkurzę się, jak sąsiad powie, że a panie, ale łąby mi się przyda, albo leki, leków on nie dostał. Dobra, mamy dosłownie wszystko, co by mógł jeszcze to zapragnąć, więc szukajmy zapasów, sąsiedzie. Nauczeni doświadczeniem, tak żeby już nie biegać po kilka razy. Ale widzę, że w kominku się chyba pali, czuję się całkiem nieźle. Gdzie ty, kolego, trzymasz te narzędzia? Może ma siekierę? W końcu jest tu ciepło, ale bez jedzenia i tak mam przechlapane. Chodź, sąsiedzie. Nie wiem, czy on się skradamy, ale niech będzie. Udało ci się zdobyć jedzenie? Tak. Dziękuję, Anio. Znów ratujesz mi życie. Jesteś tak dobrą osobą w tych czasach, to niezwykle rzadkie. To nic takiego, po prostu chciałam pomóc. O, w szafce mam trochę rzeczy. Proszę, zabierz je. Czyżby to te narzędzia? Oj, kolega, jakbyś miał siekierkę. Najgorzej. No nie wierzę w to, co widzę. To my tu przyszliśmy do niego. Dobra, kawa do wywalenia. Te części bym zabrał, no i tak to jest. This war of mine, piękna złośliwość. No bo, ale, a to jest piła, ale piłę byśmy mogli na placu budowy wykorzystać. Myślę, że bardziej od nawozu, oj, przyda nam się to i to. Tak sobie myślę, ta kawa i tak byśmy nie brali ze sobą, tak samo nawóz, bo zajęłaby nas lot, więc nie jest tak źle, a do tego dostaliśmy silne leki. No dobrze, sąsiad, powiedz, czy coś jeszcze ci trzeba, czy ty przetrwasz już to, bo... Nie do końca jestem przekonany, czy te leki powinniśmy mu zabierać, ale no, nie wygląda na chorego. Jeszcze zobaczmy, czy coś tu nie zostało ewentualnie, ale chyba będziemy mogli wracać do domu. Jeszcze patrzę, gdzie sąsiad idzie. No cieszę się, że mu pomogliśmy. Choć przyznam, nie spodziewałem się takiej nagrody, jaką nam tu zaoferował. No, liczyłem też może na siekierkę. Doszła piła, co... Też nie jest złym kierunkiem, bo zobaczymy, co z niej będzie na placu budowy. Chyba wszystko, co mógł potrzebować, już dostał. Jeszcze chwilę z nim tutaj spędzę, bo być może ta ikonka rozmowy pojawi się dopiero za moment. Może idzie zamknąć drzwi, bo mu zimno, więc pomóżmy z tej strony. No dobrze, wygląda na to, że nic więcej tu nie zrobimy. W następnym odcinku prawdopodobnie czeka nas przeprowadzka, a więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hey, hey.